Jesteśmy dzisiaj na pustyni Negev w Izraelu. Cisza, słońce, niesamowita atmosfera. A co to ma wspólnego z naszym tekstem adwentowym? Sami się przekonajcie. Mamy dzisiaj niesamowity tekst z Ewangelii Łukasza i widzimy postać Jana Chrzciciela. Tego chrzciciela, do którego garną się tłumy, a on krzyczy na te tłumy. Oni przychodzą, żeby się ochrzcić, a on krzyczy, jak pamiętacie, plemię żmijowe, już siekiera przyłożona, musicie się nawrócić i tak dalej. Bardzo polecam trzeci rozdział Ewangelii Łukasza i dwadzieścia kilka wierszy do przeczytania jako zadanie domowe. Ale to, co uderzyło mnie w tym tekście, to fakt, że Jan, żeby usłyszeć głos Pana, udaje się na pustynię. To jest niesamowite, że tam szuka wyciszenia i głosu Boga. On nie miał wtedy smartfona, nie miał telewizora, nie miał tego całego medialnego szumu, który dzisiaj nas otacza. A mam pytanie dzisiaj do Ciebie i do mnie. Czy znajdujemy czas i poszukujemy swojej pustyni, swojej ciszy, swojego kontaktu z Bogiem? I to jest niesamowite, że w czasie Adwentu otrzymujemy taką możliwość. Jesteśmy właśnie w czasie adwentowym i życzę Ci, żebyś może właśnie teraz znalazł jeszcze swoją pustynię, swój cichy czas. Ja idę szukać go tutaj, na pustyni Negev w Izraelu, skąd bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Na razie.